Dobra, przede wszystkim tak, dzisiaj może delikatnie coś tu poklikamy na łowcy demonów na W60, dlatego że od jutra mamy evencik Expa, więc dobrze by było tutaj jeszcze jakieś levelki delikatnie pocisnąć. Na ostatnim odcinku poklikaliśmy sobie dość mocno strefę światła, strefę mroku, wieżę, ale na przykład tornada prawie wcale nie ruszałem, więc może dzisiaj coś tu delikatnie podociskamy, żeby jeszcze, tak jak mówię, jakieś levelki wycisnąć. Chciałem to zrobić na odcinku dzisiaj, ale niestety no nie dałem rady nagrać, więc po prostu zrobimy to na streamku i najwyżej wrzucę, żeby nie było przerwy w playliście, żebyście tam wszystko mieli posegregowane. Co jeszcze? Bo widziałem też dużo pytań. 1 grudnia, zima. Zima nastała w Shakesie. Jak dzisiaj po północy się zalogowaliście na wasze konta, no to jak widzicie, piękny zimowy motyw. Zajebiście to wygląda, nie? Szczerze wam powiem, że cały rok czekam. Nie wiem w ogóle, czy to się zmienia, na każdą porę roku jest inny, ale na pewno, jeżeli się zmienia, to tak, że nawet się nie zauważa tego. Ale ten zimowy to jest coś pięknego. Widziałem na Discordzie i tak dalej, jak ludzie tam, no to każdy mówił, że zajebiście to wygląda. Piękny śnieżek pada, pięknie tutaj wszystko ozdobione. Także jest taki klimacik świąteczny. No ale w sumie 1 grudnia, grudzień, miesiąc świąteczny, że tak powiem, pod koniec Boże Narodzenie i tak dalej, to już taki klimacik jest wprowadzany. Dajcie znać, czy wam się podoba w ogóle na czacie i tutaj ludzie w komentarzach możecie napisać. No ale tak jak mówię, gdziebym czegoś nie przeczytał o tym, to wszyscy zachwalają, no bo zajebiście to wygląda, no nie ma co mówić. No i to się będzie przez najbliższe miesiące utrzymywać w Shakesie. Nie wiem w sumie do kiedy, chyba w lutym jeszcze będzie, chyba w marcu się zmieni na wiosenny. Nie jestem przekonany, szczerze. No ale ładnie to wygląda, bez kitu. Tu niestety zwierzaczkom trochę może być zimno, bo tak w śniegu siedzą. No ale dadzą radę jakoś. Natomiast co to w ogóle znaczy? No bo oprócz tego, że mówię, od 1 grudnia mamy w Shakesie zimę, bo też widziałem takie pytania. Kiedyś w ogóle nagrywałem taki odcinek, co oznacza zima dla graczy. Ale oprócz tego, że się ten motyw zmienił, ta grafika, ta szata graficzna, no to przede wszystkim tak, możemy złapać oczywiście pupilki zimowe, które już dzisiaj sobie tutaj połapałem te, co mogłem. Czyli mamy tu tego żniwka, w świetle nie mamy nic zimy, tutaj tego koziutka, no i tu ogień, woda jeszcze, a nie, w wodzie też złapałem, to tylko w ogniu jeszcze będę musiał odblokować, żeby złapać. Więc pupilki zimowe, itemki świąteczne przede wszystkim, też można już od dzisiaj dropić. Jak tu sobie wbijemy, o, na przykład Moraxi, bo ja go akurat zapamiętałem, zobaczcie, już ma cały secik. Więc jeżeli nie macie na swoich postaciach, to szukajcie, bo od dzisiaj też można. I też widziałem dużo pytań odnośnie tego osiągnięcia, które się nazywało... Właśnie gdzie to było, kurde, ja tego nigdy nie mogę znaleźć, ja tego nie mam tu jeszcze zrobionego. Święty Mikołaj, to musimy w ogóle zrobić, pamiętajcie, żeby przed północą 5 grudnia zdjąć buty, żeby wam to wpadło, zresztą tak jak jest tu napisane, ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o... Nie misję dnia, kurde, no gdzie to jest? Pamięta ktoś, na której stronie jest to osiągnięcie z adwentowe? O, jest, dobra. Na 17 stronie, otwieracz okienek. Pytaliście mnie, jak to zrobić, bo faktycznie kiedyś było tak, że w grudniu tutaj w karczmie się pojawiał taki właśnie kalendarz adwentowy. Można było go codziennie otwierać i wtedy to osiągnięcie się zaliczało. Natomiast teraz jest ten kalendarz, jak widzicie, zwykły, dzienny. I on w tle ma, no jakieś tam, wiecie, świąteczne, nie? Zmieniło się to tło na takie Shakesa i Fidgeta świątecznego i tak dalej. I to chodzi o ten kalendarz, czyli musicie się pilnować, żeby na pewno jakiś kalendarz w grudniu skończyć, bo jak odbierzecie 20 dzień, to wam z automatu wchodzi ten otwieracz okienek. Mogę wam nawet pokazać, bo tu na bardzie sobie dzisiaj sobie, zobaczcie, odebrałem 20 dzień i od razu mi to wskoczyło. O, zobaczcie. Więc to nie chodzi o to, że musicie 20 tych okienek otworzyć, tylko no musicie skończyć kalendarz, musicie 20 odebrać i z automatu wam się osiągnięcie zalicza. Więc tak to po prostu działa, bo też widziałem takie pytanie. No, to z takich ogłoszeń duszpasterskich. No ale motyw jest piękny. Piszcie w komentarzach, co myślicie, ale kurde, no ładnie to wygląda. Jedyne, czego żałuję, to że innych, że... Kurwa ty, bo ja mecz oglądałem i zapomniałem tu ataki robić. Jedyne, czego żałuję, to, że w innych zakładkach nie ma tego. Na przykład, nie wiem, w twierdzy nie ma zimy, że tak powiem. I wiecie, tam w jakiś... O, no w podziemiu to logiczne, że nie ma zimy akurat. To nie ma co się dziwić. No ale kumacie, o co chodzi. Że mogliby jeszcze tu dorzucić. No ale tak czy inaczej, nie ma co narzekać.
Dziś pisałem na Discordzie, że jak zobaczyłem ten zimowy patent, to przypomniało mi się młodzieńcze czasy, gdy kroiłem dla mamy warzywa do jarzynowej i w międzyczasie klikałem awkę bez klepsy. No, no, bez kidu. No to jest fajne, bo mówię, to taki fajny klimacik. Ja zawsze lubiłem, jak były właśnie jakieś eventy bożonarodzeniowe w gierkach albo coś takiego, nie? Bo to zawsze tak aż się przyjemniej grało, że tak powiem. Także dokładnie tak jak piszesz. Co do Łowcy Demonów jeszcze, przez ostatnie dwa dni, odkąd był ostatni odcinek, to dostałem bodajże jednego skipa siedmiodniowego i tutaj dzisiaj jeszcze staram się co 20 godzin w ogóle odbierać i tutaj jeszcze ulepkę na przekąski, więc tych ulepek już mam sporo, no i też troszkę żeśmy sobie tutaj odrobili tych runek dzięki temu skipowi, no ale póki co się fokusuję na ulepkach, już ich dość sporo mamy. Pupile są tragiczne. Szczerze wam powiem, dzisiaj sobie ustawiłem budzik na 15 po 12, żeby zebrać dyniaka, złapać. Niestety nie obudził mnie ten budzik, dopiero mnie obudził po drugiej na kupca. Także dyniak w dalszym ciągu niezłapany. Podobno już jest naprawiony ten błąd, że siawka nie odnawia, więc już w teorii bez problemu można się logować po północy. Aczkolwiek, no, mi się dzisiaj nie udało akurat. Mam nadzieję, że na przykład dzisiaj może się uda, albo w weekend, zobaczymy. Tutaj tak samo, dzisiaj misklik poleciał. Dobrze, że mam dużo tych jedzonek do ognia akurat, ale wjebałem jak debil dwa jedzonka na czompa, zamiast tutaj koguta dalej, bo mi się pomyliło. No nie wiem, no te pupile jakoś tak, kurde, topornie idą na tym W60, ale trudno. No i tyle, nic tu się raczej więcej nie pozmieniało od ostatniego odcinka, no bo minęło w sumie ile? 2-3 dni. Więc raczej nic ciekawego. Dobra, chyba możemy zaczynać klikać. Dobra, tu niech się wczytuje, a my lecimy w to tornadko. Tak, tutaj podociskamy, no wiadomo, mam tą, jak to się nazywa, tego maga. To jest rosiczka bagienna bodajże w tej strefie mroku, więc ona póki co no nie padnie. Musimy się tu troszkę bardziej uzbroić, ale widziałem, że na tego skorpiona było sporo procent, no bo to jest zwiad, to nie ma co się dziwić. Aha, możemy jeszcze portal w ogóle dzisiaj zrobić. To jest kto? To jest Woj, powinno to paść. Tak, Garunio, jak wpiszesz sobie SF Tools Neutral, to ci wyskoczy mój poradnik do tego. Nagrywałem w sumie nawet dwa. Jedno jak wprowadzać to plikiem, drugie jak się logować, więc znajdziesz coś na pewno. Dobra, portal nam jeszcze padł. No, portale padają codziennie. Tu mam też dla was zapisany, tylko chyba powinienem mieć więcej zapisanych, nie wiem, w sumie powinienem mieć dwa, mam jeden, może zapomniałem który zapisać, no ale portale obecnie to akurat na tym Łowcy Demonów nie jest problem, także portalik jeszcze do przodu i dobra, i lecimy dalej z tym tornadkiem. No jakby jakieś 260 dzisiaj wbić, no byłoby miło, tylko pytanie czy nam się to uda. Wiem, że za tydzień będzie Weekend Expa. Boże, nie, teraz będzie Weekend Expa, za tydzień będzie Weekend Epicki, więc to też fajny będzie buścik, no ale to tornadko to nam popada ładnie. Tornada to ja za dużo nie klikałem. Teraz był maguś, to problem. Ej, w ogóle nam itemki nie lecą, ile mam miejsca? Coś tam leci, ale tak malutko. Dobra. Wiecie co, a może my pójdziemy w sumie do tej strefy mroku? Ile mam dzisiaj jeszcze rozmontowań? 4. Może pójdziemy do tej strefy mroku i sobie poklikamy, żeby to porozmontowywać, bo potem będzie problem z tym. Na tego było 14%, jak patrzyłem. Ostatnio wymieniałeś coś w EQ i chyba tego nie ulepszyłeś? Tak, dokładnie. W ostatnim odcinku nie ulepszyłem bodajże wisiorka i czegoś jeszcze. I chyba paska, nie pamiętam. Ale jak widzisz, teraz już to zrobiłem. Ale dobrze, że napisałeś, bo trochę mi się uzbierało tego metalu, trochę mi się uzbierało tego kryształu i chyba już będę sobie chciał jeszcze tutaj te itemki dać razy 10, wiecie? Żeby już to mieć z głowy. Bo ja i tak więcej niż razy 10 nie ulepszam. Potem sobie będę zbierał te surki do kowala i potem po stopie lochów sobie ulepszę mocniej. Także jak już razy 10 będzie, to będzie git. Także dzięki Szczurek, że napisałeś. Siemanko profesor, witam cię również. Dobra, starczyło, bez problemu. Wszystko razy 10. Dobra, niech tu się wczytuje ten SF Toolsik, a my lecimy. Aha, ja miałem tą strefę mroku w ogóle klikać. To pójdziemy tu. Rosiczka raczej nie padnie. Ognisty skorpion powinien paść szybko. Siemanko Micha, siemanko Szymek. Ja sobie robiłem. Jak coś to ja. A, dobra, no tak myślałem, bo no, nie było drugiego profesora, który by miał suba. Raczej to była zbyt duża zbieżność.
ale dobrze, że napisałeś. O, i mamy brońkę, ale akurat na W60 to już ja mam wszystkie te itemki bożonarodzeniowe, bo tu akurat szybko się złapało. Ale zobaczcie, 3% runka, zajebisty rozrzut, piękna sprawa, podmieniamy to, przyda się. Tylko musimy klejnocik wymienić. Okej, okay, co my tu mamy? Na smoczy skarbiec mamy, widzę, 44%. No klikniemy, no to on da nam tyle expa co nic, ale niech będzie. Ej, mamy jakąś brońkę znowu, wbiliśmy level. Ej, co to jest za brońka? No nie, jaka słaba. Bo on miał niski level. Kurde, jakby ona chociaż nam dawała, nie wiem, na 0 to byśmy wzięli ze względu na runę. Ej, czy ja coś dzisiaj wrzucałem do kibla? Nie, jeszcze nie, dobra, to robimy tak. To sobie rozmontujemy, to zostawimy do kibla. My tu jeszcze mamy brońkę bez runki, no ale ciężko będzie teraz jakąś z runką znaleźć. Może jakąś zwykłą w sumie weźmiemy. I dobra, więc ten smoczek nam padł. Na ognistego było 16,5%. To też nam padło. Na Heimdala mamy 15. Możemy go kliknąć, ale to są... To są żałosne ilości expa. Nawet tego nie będziemy oglądać, bo nie ma sensu. Kiedy będziesz na W60 podki przedłużał, bo technicznie im później tym droższe? Ja wiem, nie wiem, może na następnym epiku coś tam poprzedłużam, jak będziemy się przebierać. Ja nie patrzę aż tak na to. Wiesz, tryhardowaniem, ale żeby sobie podki na 2 lata kupować na 250 levelu, to no nie, na razie nie. Może jakoś tak jak na Wojowniku chyba to robiłem w okolicach 380 levela, coś takiego na rok. Niby więcej zapłaciłem, ale... Dobra, dalej. Uświęcona tradycją szkoła magii. Na tą czapkę mamy też już procenty fajne. 6,5%. Na rosiczkę mamy 0,30. To jest malutko. To jest nawet bardzo malutko, bym powiedział. Kurde, to są w ogóle takie lochy, że one mini z expa nie dają. Ja nawet nie wiem, czy jest sens to klikać. Bazyliszka powinniśmy zrobić, dokładnie, bo to jest jeszcze... To jest jeszcze zwiad. Tu mamy plus 3, tu mamy... no rozmontowanie chyba, nie przyda się nikomu za... A zobaczmy jeszcze u nas, jak to wygląda. No nam by się w teorii przydało, ale wymieniać, żeby... No dobra, nie, wstrzymam się na razie, niech będzie. Czyli teraz tak, tu mamy maga i tu mamy maga, dobra, to na razie koniec. Na razie, chociaż jeszcze tą wieżę, jeszcze na wieżę mamy prawie 3%. Niech będzie. To nam jeszcze powinno paść. Tak, no i item razy 10 już ulepszyłem. Dla maga na wszystkie staty. Nie ma sensu. Rozmontowanko, dalej. Chociaż ta wieża teraz to podejrzewam, że... Ciężko nam będzie już padało. W sensie na jedną będziemy mieć 4%, a na następną już 0,50 pewnie. Bo przy tej końcówce to tak jest. Ale okej, to nam jeszcze padło. No, taki sam pancerz plus 6 bez sensu. Dobra, już nie mamy rozmontowań. Dalej. Troszkę nam goldzika też wpadło. Jeszcze ewentualnie magiem. W sensie, no wiesz, no berkiem ubijesz szybko, to z zabójcą to szybko ubijesz, zwiadowcą, bo to jest tam jest pod koniec Westerosie wojownik i zwiad. A w tym, a 10 w 13 piętrze, no to jest wojnie. Łowcą demonów tak samo pewnie szybko ubijesz. No bardem też szybko bardzo ubiliśmy. Niespodziewanie, no ale taki paladyn, wojownik. Magiem w sumie nie wiem, czy to szybko ubijesz. W sensie magiem na pewno ubijesz niepalną szybko, ale tego woja przedostatniego? Czy ja wiem? Ale no tak, no musisz to zrobić, bo... Dobra, tu już chyba nie padnie. Musisz to zrobić, bo musisz po prostu jakoś zdobyć te pupile, no nie? Za te lochy. Więc mimo stopowania lochów to musisz je kliknąć chcąc, nie chcąc. Dobra, dawaj mi to tornadko teraz. Jakiś tu level fajny wycisnąć. To na razie posprzedaję. Taki droższy itemek zostawię, może do wiedźmy. Chociaż no tu miejsca też nie mamy za dużo. Zwiad nam padł ładnie. Zaraz będzie 2,58. A no tak. No runki na tym etapie to już dużo robią. Ale no to no nieważne czym grasz. Po prostu stopuj sobie lożki, a to sobie machnij jak będziesz miał już fajne procenty i tyle. Innego wyjścia nie ma, tak naprawdę. Dobra, siedzi 2,58. No mówiłem, to tornado nam popada, fajnie. Ostatnio to ja chyba to tornado tylko robiłem, żeby tam level dobić, ale nic jakoś bardziej.
Tibeskitu, bo my jeszcze dzisiaj musimy na niektórych kątach połapać te zimowe pupile. Musimy pamiętać o tym. Dobra, tu nam woje jeszcze padł, zwiadowcy to szybko padają. Byle nie na magę jakiegoś trafić. Dobra, nie mamy miejsca. Kurde, ale że nam nic do wiedźmy nie leci. Jak to w ogóle ta wiedźma? Już 50%, ale to zapierdala, powiem wam. Bez porównania w ogóle jak na jakimś W58. No ale też pewnie o wiele większa liczba graczy tutaj jest. A no tak, zimowe są w ciągu dnia. Dobra, to jutro złapę. No to jutro nie ma streamka, bo będę musiał za dnia połapać wszystko. A tu mam tak, no tu mam wszystko złapane i tu mam wszystko złapane, czyli muszę złapać na W55. No i W58, bo na W60 już złapałem. Nie, już nie będę mieszać, wiesz, bo już i tak ludzie pewnie wiedzą, że jutro nie ma i tak by myśleli, że nie ma i by nie przyszli, więc już trudno. Nie, nie, bo ci piszę nawet, że zimą za dnia, wiesz? O, zobacz, w zimowe dni. Także tak jak pisze, kto to napisał? A, rekin od tyłu, no dokładnie. Niestety, tylko w ciągu dnia. Ja też się kiedyś na to naciąłem, pamiętam. Dobra, to możemy sprzedać. 28 milionów golda. Wy tego golda nie widzicie, tak? Tak, no. To wam muszę mówić na tej scenie. Ty, no jeszcze chyba ten 2,59 wbijemy, jak tak patrzę. Tym tornadkiem. Chyba. Chociaż no tu, o dobra, jeszcze padł, zwiad nam padnie jeszcze. Jeszcze muszę 2-3. Zwiad, dobra, czyli jeszcze jeden. Kłopotliwy miś, dawaj mi to. Dawaj mi level, gostek, pięknie, dzięki. 2,5 dzięki, czy my teraz... Jakbym może spróbował jakąś brońki znaleźć z runką. Bo no, wiadomo, no Epic jest lepszy, ale powiem wam, że... tej broni już mogę mieć po 3% runki, więc jakby coś fajnego poleciało, to może by nam pomogło w tych lożkach. 3%, zręczność być plus 35, no właśnie, czyli broni mi już trochę dają. Kurde, na intę szkoda. Znowu inta. Na 30 na plus to już jest sporo. Wytrzymałeś szczęście. Mi się przypomniało tu szukanie tych... O nie, zmisowałem broń, kurwa. Jestem dzbanem. I znowu inteligencja, co jest z tą inteligencją? To powinna z ręka być 1000 plus. O, 3 bronie bez runy. Ale skam. Dobra, tu niech nam się wczytuje, lecimy. Nie no, kurwa. Przecież to jest prank. O chuj chodzi z tymi brońmi na W60. Pamiętacie niedzielnego streama? Ile nam leciało z rzędu broni? A tu bez weekend i to jeszcze 4% runka. Ja jebie. Ale tam górny nie jakiś wybitny, no ale 40 na plus. Dobra. Ta, procenty podkręcone. Już będą pisać. Zboostowany drop. Ty, no to jeszcze raz trzeba skana w takim razie zrobić. Nie spodziewałem się, że tak szybko nam wypadnie coś takiego. Okej, mamy tak, na smoczątko. W smoczym skarbcu, prawie 40%. Dokładnie. Nie oglądam tego, bo to nic ciekawego. Na tego Argusa, który to jest ten. Na niego mamy sporo też. Cyk. Ale to też nic ciekawego. Na rosiczkę nam wzrosło. Na rosiczkę mamy 1%. No i tu są w sumie takie wyższe procenty. Więcej już nie ma. Nie wiem, czy ja w tej strefie światła to jeszcze... Jeszcze może bym tego puszusia nie zbił. Coś mi się tak wydaje. A może nie? Dobra. Czekajcie. Rosiczka bagienna. Strefa mroku. Dawaj. No ponad 1%. To nie jest za dużo, ale... Ale no nie ma tragedii.
A ile mam na tego drugiego maga? 0,41. No to też niby nie tak mało, ale... Ale zobaczymy. Byleby dobić ten 260. Bo co by tu jeszcze było takiego fajnego? Chyba nic. Chyba głównie ten... Z tym pushusiem się męczyłem 2 tygodnie, no ja właśnie tak... No dobra, siedzi. Ja właśnie tak kojarzyłem, że on pada chyba szybko w miarę, ale... Ale niestety, dobra, tego... No już rozmontażnie rozmontujemy. No właśnie, nie wiem, czy zostawić... Dobra, zostawię na jutro może. Na razie, niech będzie tak. Dalej, czyli jak to nam padło, to ten nam chyba też powinien paść w miarę łatwo. I ostatni to jest... Dokładnie, 260. I ostatni to jest zwiat, też nam powinien paść w miarę łatwo. Tu zobaczcie, zajebiście. O kurwa, ale zjebałem. Po co ja robiłem dziurę, jak nie mam klejnotu? Dzbanem jestem. Ale nieważne. Dalej. 260 dobity, więc cel osiągnięty, ale jeszcze tego raczej możemy zrobić. Nie no, dziura i tak się przyda pewnie na jakiś gemi, jak nam tu poleci. Okej. Okay. I następna broń, co jest? Dla zwiada teraz. No, już wszystkie brońki z runami mamy. Łatwo. Teraz tak, dobra. To nam daje, to zajmie 2 rozmontowania i daje tylko niecałe 1000 kryształów. W porównaniu do tych bez sensu. Dobra, czyli to sprzedaje. No, słabe są już procenty. Po 0,40. Na ten smoczy skarbiec mamy 23. To jeszcze go możemy machnąć. To się zawsze przyda pod klaser nawet. To możemy sprzedać. Ten smoczy skarbiec, to my go w ogóle nie zamkniemy. Teraz jest woj. Chyba też powinien paść. Dokładnie. Sianko Kamsiek. Teraz kto? Teraz jest zwiat. Też powinien paść. I tam ostatni to jest mag i się chyba na magu zatrzymamy. No, no, boss mag, dokładnie. Dobra, siedzi. No nie daje to zbyt duża expa, ale niech będzie, nawet do tego klaserka głupiego. Dobra, no i już nie mamy jakichś giga dobrych procentów, ale kilka levelków bitych przed jutrzejszym eventem expa. Powolutku do przodu zawsze. Na tym weekendzie epickim za tydzień się pociśnie jakoś bardziej. Możemy w sumie z tą rosiczką zobaczyć, bo to był niby blok w ostatnim odcinku. Kurwa, jakie buły z nowej brońki zostały zasadzone. Ale tu reszta to jakieś pierdółki. Jeszcze te EQ mam do aweczki, to też nie powiedziałem. Niedługo jak 2% znajdę do PD, to będzie 10%, ale na razie mamy 8, więc też nie ma tragedii. Jak zdobyliśmy te 1000 runek, to sobie skompletowałem. Na ostatnim streamku zresztą. Ale co? Tak to powolutku się tutaj rozwijamy cały czas na W60. Jak w ogóle topeczka jeszcze, bo też tu nawet nie sprawdzam, szczerze mówiąc. Melendez 301, o, Melendez jak ładnie, odświętnie ubrany. Co my tu mamy? Davalon 291. Davalon też na PD ubrany, widzę. Widziałem, że właśnie co niektórzy się ubierają na początku na Golda, ale jednak ci topowi gracze na PD najpierw znajdują itemki. Ja też tak zrobiłem. Tu ten kart ma ciągle 300. Tu Milo w ogóle 276, paladynem ładnie. Berkiem 286, to już powiedziałem. O, tutaj jeszcze 301. Ale nie ma takiego łowcy, co by tak jakoś mocno cisnął. No 280 to ładnie, ale wiadomo, takim łowcom ten 300 to nie jest jakoś tam ciężko wbić, że tak powiem. Więc nie ma takiego, co by tak jakoś giga leciał. Tutaj to jest chyba jedyny druid w ogóle i Polak. 281 też ładnie ciśnie. Karondor w ogóle też magiem 264, zajebiście. Mówię, bo Polacy, a poza tym z Karondorem jesteśmy w gildii akurat. Dobra, co dalej? Gildyjki, nieważne, twierdze. Ostatnio widziałem, że ktoś mi napisał: czemu nie pokazujesz rankingu twierdzy? A ja chciałem zobaczyć. Widziałem taki komentarz. Dlaczego mówisz, że to jest nieważne? No kurwa, w rankingu twierdzy to akurat... W topce są te osoby, co nie wyłączają komputera i programu, który im tam robi ataczki 24/7, więc
Nie wiem, czy topka twierdzy jest jakoś giga ciężka do wbicia. Dlatego nie pokazuję rankingu twierdzy. Pupilki też na razie się tu... O, tu już mają po 38. Jakbym nie zmisował... Jakbym tego zła... Czekajcie, ile my w ogóle mamy? 33. Tak się do topki chcę porównać. 38. Czyli tak, tutaj raz. Tutaj dwa, czyli to będzie 35. No i tyle. A, i siedmiornicę dzisiaj musimy złapać. Czyli to będzie 36. Wiecie, nad czym ubolewam najbardziej? Że zobaczcie, mamy w mroku grzybuna, jesienne dni. Pewnie niektórzy go połapali, kto tam bardziej docisnął. Ja będę musiał czekać na następną jesień, czyli za rok. To nam dużo akurat nie zmienia w tym przejściu. Najważniejsze, że w świetle sobie złapaliśmy jesiennego. No ale no, na pupilka trzeba będzie troszkę poczekać. I gdzieś tutaj jeszcze było coś takiego, tylko gdzie? Chyba nie, chyba resztę... A, no tego to raczej nikt nie ma, tak mi się wydaje. No to tego grzybuna tylko. Z tym możemy być do tyłu, tak szczerze. Patrząc, że troszkę zepsułem, ale to akurat nam dużo nie zmienia.